Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Syla na co dzień i witam was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. A teraz idziemy do showu, zaczynamy. -33 stopnie mamy dzisiaj w Warszawie, to więcej niż mało. Ciepło, więc muszę kupić napoje, ale muszę też kupić trochę rzeczy do domu. W ogóle brama nadal mi się nie otwiera. W sensie garaż się otwiera automatycznie, a brama nie. Muszę to naprawić, w sensie muszę zadzwonić, żeby mi naprawili. Słuchajcie, jest ciepło. Ja jeszcze znoszę upały, nie? Jeszcze mam git. Ale mój chłopak jest taki, że on naprawdę bardzo cierpi, więc muszę kupić rzeczy, żeby jakoś, wiecie, ozimnić ten dzień, żeby jakoś przeżył to, żeby mu było przyjemnie. Ja ilość tym galerii potrafię ocenić po ilości parkingowych i teraz było mało, co znaczy, że jest dużo ludzi. I oczywiście nie weszłam do Rossmana, żeby kupić sobie olejek po prostu, jak taki bez skupienia na taką odżywkę, więc popatrzę za tym. Znalazłam coś takiego, więc sobie wypróbuję. Wzięłam też energetyczkę na dobry dzień, więc teraz zaczynamy zakupy w Auchan. Idę. Słuchajcie, dzisiaj musiałam kupić wózek, a to się zawsze kończy dużymi zakupami, więc trzymajcie za mnie kciuki. Dla mojego ukochanego banany 2,80. Dara. Przypomniało mi się, że miałam kupić lakier do włosów i patrzcie. Bam! Jedna sztuka mojego ulubionego. Weszłam jeszcze na dział z chemią, a mianowicie na prawo. Chyba sobie kupię jakiś proszek do prania, wiecie? Te kapsułki ostatnio mi zostawały na ścieli na przykład. Trochę mnie to drażniło, więc chyba wezmę proszek. I dodatkowo wezmę zapaszek, taki z marki Auchan, więc jestem ciekawa w sumie. Będzie git? Sprawdzę, kosztuje 5 zł, więc dużo nie stracę jak też. Mój kochany to fan jogurcików i ja je każdego dnia na śniadanie, więc wezmę mu kilka, żeby miał wiśniowy, owoce leśne, może jeszcze jedno owoce leśne, bo je lubi i brzoskwinkę dla mnie, gdybym chciała. Granola, wezmę mu. O, nie ma tej niebieskiej, bo tą niebieską najbardziej lubi. On będzie miał czekoladę, wezmę mu dwie, te, dobra. Chciał jakieś lody, więc myślę, żeby wziąć jakiś pak lodów w sumie. Albo taką dużą paczkę. Dzisiaj stanęło na grycę truskawkowy sorbet. Kozackie są te lody i idę po piciu jakieś, bo jest tak ciepło, że przecież się nie da wytrzymać. Mirinda Free jest super, bo nie ma cukru. Tak samo smakuje, tak szczerze. Zakupy zrobione i zastanawiałam się, jak dotrę do mojego samochodu i chyba jakieś błogosławieństwo, bo centralnie jest wolne miejsce parkingowe obok. W ogóle ciekawostka, mam w bagażniku fanarcik jeszcze od was chyba z Knurowa i ja go tutaj trzymam i za każdym razem jak otwieram bagażnik, to mam taką niespodziankę i dlatego go stąd nie wyjmuję naprawdę, bo mi tak poprawia dzień, szczerze mówiąc, każdego dnia, bo codziennie na niego patrzę. Zapomniałam, wezmę sobie na drogę tutaj jakiegoś prowianta. Ale małego, bo wziąłam i duże i małe. Jadę do domu. W ogóle pieniążek z koszyczka zawsze wsadzam tutaj, żebym na wszelki wypadek jak coś kiedyś miała właśnie na koszyczek, więc tutaj też tak zrobię. Muszę posprzątać to i muszę posprzątać tą szufladę jeszcze, więc zrobię to niedługo. Dojechałam do domu, słuchajcie, nie pokazuję się za bardzo w dzisiejszym filmie, ale szczerze mówiąc nic nie tracicie. Więc proszek idzie od razu ogólnie do pralni. Opa, proszę bardzo. To samo zrobię z tym płynem do płukania prania. Kaj to jest. Żeby go nie nosić do chałupy i z powrotem. Proszę bardzo. Można robić pranie. Zaraz zrobię. Dobra, resztę biorę do domu. W ogóle zaraz się smaruję samoopalaczem, bo chcę być bardziej opalona i myślałam też o tym, żeby sobie poleżeć na ogródku, bo ostatnio była u mnie moja psiapsi Paula. Ona tak swoją drogą może być waszą nauczycielką, bo uczy w szkole podstawowej, 8 klasy. Więc taka ciekawostka. I się tak opaliłyśmy, że dajcie spokój, mocno. My dzisiaj idziemy na koncert z moim chłopakiem. Zapomniałam, to się muszę ogarnąć. W każdym razie on ostatnio złożył to biurko, które kupił, więc tak ono wygląda. A się zabieram za montowanie tego filmu. Muszę się ogarnąć przecież, ona mąka. Więc do zobaczenia jutro na moim kanale. Prawie byliśmy my.